Baribal i Zuzia to stanowią taką parę nierozłączną, gdzie starają się razem spać szczególnie. Zobaczcie. A tam na dachu to jest chyba pieszczoch. Nie wiem, kto tam jest. A tutaj zobaczcie. Na pufie Baribal. No i Zuzia próbuje się tu zmieścić. No. Mało tu miejsca jest, ale próbuje jakoś tu się zmieścić, nie, Kiciula? Oni tak jak Romeo i Julia, brat siostra, to oni też tak. No kochani, trochę posprzątałem w bocianówce. Powyrzucałem, pozamiatałem, wytrzepałem, zbędne rzeczy wynoszę do stolarni, które ze stolarni są, no bo powoli zacząłem zagracać, a niestety mam taką przypadłość, że lubię zbierać. I tak wszystko się przyda, a później tylko smród i gnida. I co, niońki, śpicie razem? Nie za bardzo, co? Zuzia, się mieścicie, nie? Nie za bardzo, ja wiem. A tak wygląda teraz. No tutaj fotel wstawiłem w środek, tam to przesunęłem. Stare te chodniki, zabrudzone już takie, tam zanieczyszczone, że by to trzeba było wielkie pranie chemiczne robić. No to wyrzuciłem. Te chodniczki wytrzepałem. Tu nowy chodnik rozpostarłem. On jest złożony na dwie części na razie, ale ja je wezmę, przepnę i tutaj na wprost dam taki dywanik. A ten materac tutaj teraz ułożyłem. Tutaj też pozamykałem to, a powyrzucałem. Więcej miejsca się zrobiło, czyściej. Nie. A to jest ten podbierak, który wczoraj kupiłem. On ma tam wysuwaną rączkę, ten kij do 3 metrów. A tutaj deseczkę dostawiłem, żeby koty mogły sobie przychodzić z półki na półkę. No, Zuzia znowu próbuje tam do Baribala się zmieścić. A tutaj tak ten Basiorek przyszedł. A to kto to je? Mila. Mila je. Mila je, ale nie ma Albinki. Nie wiem, gdzie Albinka jest. Już nie widziałem jej dłuższy okres czasu, jak tutaj jestem. I nie wiem, gdzie ona jest. Czy ta Albineczka się podziała? Nasza. Gdzieś poszła na polowanie chyba. Koty chodzą w polowanie.
O, tam mamy jednego kotka. Tutaj Julcia. Ona czeka na mnie. Teraz tam gdzieś basieńki widziałem. Gdzieś mi znikła z oczu. No nie wiem. I tak to, kochani.